Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie i w związku z tym moim standardowym intro zastanawiam się, czy fair jest nagrywanie tego materiału, ponieważ jest to materiał o Tour de Pologne, a Tour de Poloń zdecydowanie nie był najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie minionego tygodnia. Nie był też najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie w sierpniu, no ale to jest wyścig w Polsce, wyścig world w Polsce, więc tak czy inaczej mu się należy, ale to był trochę wyścig bez historii. Blednie przy tym, co wydarzyło się na kobiecym Tour de France, Jest, był w cieniu dopiero co rozegranych igrzysk olimpijskich, od których nie zdążyliśmy ochłonąć. W międzyczasie zaczęła się też hiszpańska. Vuelta i no mimo, że wygrał go Jonas Winegor, nie interesował się na świecie nim praktycznie nikt. W Polsce myślę, że tak jak mówię, zwycięstwo Katarzyny nie przyćmiło go. Był pewnego rodzaju rozczarowaniem, choć podchodziłem do niego z dużym entuzjazmem. Zatem, cóż, może zacznę po prostu od zwycięstw etapowych. Swoją historię zbudował tutaj Tibonys który wygrał trzy etapy po trzech bardzo dynamicznych finiszach. Pod górę w Karpaczu, w Dusznikach i w Bukowinie wygrał trzy górskie etapy. Poległ na czasówce, troszkę szkoda. Myślę, że to jest element kolarskiej sztuki, który młody belg, syn Svena Nysa, legendy przełajów, to o tym pewnie już słyszeliście wielokrotnie, musi popracować nad jakąś spójnością, ale wygląda na to, że Tibonys będzie wkrótce wielką gwiazdą klasyków i tygodniowych etapówek, przynajmniej tych bez z jazdy na czas robił tutaj w tych końcówkach co chciał ma atomowe przyspieszenie i jego jazda jest w zasadzie jedynym highlightem tego, tego wyścigu raz że wygrał trzy etapy w worldowym wyścigu dwa że zrobił to naprawdę w wyjątkowym stylu nawet jeśli rywale to nie byli absolutnie topowi rywale w najwyższej dyspozycji to wciąż był to worldowy peleton mamy dwa sprinterskie wygrane Olafa Koja, sprintera młodego, wciąż młodego sprintera z ekipy Wizma i The Bike w Prudniku i w Krakowie bardzo przekonujące mamy zwycięstwo Tima Merliera, również przekonujące w Katowicach no i mamy nieco niespodziewaną wygraną Tima Welensa. Na czasówce w Katowicach, czasówce w Katowicach która dała wygraną w klasyfikacji generalnej Jonasowi Negorowi, Welens, który stracił dzień wcześniej w Karpaczu, w Krakzie, gdzieś tam się zaplątał w końcówce, stracił na tyle dużo czasu, że nie liczył się w klasyfikacji generalnej został też wysłany przez drużynę z Emiratów do ucieczki na etapie do Bukowiny, żeby być może zaszachować ekipę Wizmy i Winegora, to jednak było za mało. Za mało było mocy Diego Ulissiego na to, żeby w końcówkach wygrać z Nysem, zgromadzić dość bonifikat, aby wygrać z Winegorem. Winegore ewidentnie już w końcówce sezonu nie tak błyskotliwy, nie tak mocny w drużynie Wizmy. Wilko Kelderman robił dla niego znakomitą, znakomitą robotę i tak naprawdę to Kelderman no, doprowadził Winegora do wygrania w Tour de Poloń. Tour de Poloń dla Winegora jest ważne, on w Bukowinie odnosił swój pierwszy duży sukces w karierze world tourowy, w związku z tym Winegor tutaj przyjechał z jakimiś ciepłymi emocjami, w swoim kolarskim serduszku, on już myśli o narodzinach dziecka, w związku z tym być może, być może niebawem będzie kończył, z dużym prawdopodobieństwem Tour de Pologne był jego ostatnim wyścigiem w sezonie, chyba, że zgromadzi trochę świeżości w tych chwilach ważnych, osobistych dla niego będzie miał Czas, żeby, żeby dotrenować nie wiem, na włoskie klasyki w końcówce sezonu. Zobaczymy jak to będzie. Tak, tak czy inaczej, no zwycięzca dwukrotny zwycięzca Tour de France jeden z najlepszych kolarzy etapowych na świecie, jeden z najlepszych kolarzy na świecie wygrywa Tour de Pologne a mimo to właśnie Tour de Pologne nie interesował absolutnie nikogo monitorowałem kolarskie media tak naprawdę no Tour de Pologne był super nisko, był super nisko na Cycling, na cycling News na Velo czyli na Outside na Bicycling, na Cycling Weekly tylko jakieś drogi drobne wzmianki o wynikach w zasadzie na wysokości zadania w sensie relacjonowania jakby na to nie patrzeć tygodniowego etapu turowego. Stawało tylko ekip które no, wrzucało to w miarę wysoko ale w zasadzie wrzucało tylko tylko relacje z etapu krótką notkę prasową i wyniki bo na tym wyścigu no, nie działo się nic tak. Wydarzeniem w zasadzie jedynym wydarzeniem Tour de Poloń 2024 są te trzy wygrane etapowe Tibo Nysa, które tutaj no, buduje, buduje swoją markę. Aczkolwiek pamiętajmy, że on, to, to nie jest tak, że on tutaj. Że jego forma tutaj wybuchła, on wcześniej wygrywał, wygrywał etapy w, w Szwajcarii, w Romandii. Także jestem troszkę zawiedziony szczerze mówiąc. Oczekiwałem więcej po tym wyścigu, patrząc na profile etapów. Myślałem, że one jednak będą troszkę bardziej selektywne, ale dałem się troszkę podnieść wyobraźni, entuzjazmowi. No cóż, no etap numer dwa hiszpańskiej Vuelty w tym roku, sprinterski ze sprinterskim finishem, który wygrał Caden Groves, czyli jakby na to nie patrzeć sprinter przed Van Aertem. miał 2600 metrów przewyższenia, troszkę ponad, yy, najbardziej górski etap Tour de Pologne miał 3200 metrów przewyższenia, yy, wygląda na to, że Trzeba, żeby dokonać selekcji w obecnie bardzo szybko jeżdżącym zawodowym peletonie worldtourowym trasy muszą być bardziej jadowite. Musi być większa akumulacja trudności, muszą być ułożone w troszkę innej kolejności, żebyśmy mogli zobaczyć selekcję i faktycznie rywalizację większą niż teraz, czyli tę na sekundy i na bonifikaty. Czy jest to możliwe? Myślę, że jest to możliwe Natomiast bo mamy trochę takiego terenu, mamy trochę dłuższych podjazdów. Tour de Poloń też nie jest na tyle dużym wyścigiem, żeby potrzebował jakoś bardzo dużo miejsca. Natomiast wszystko rozchodzi się o finansowanie, aby ten wyścig mógł funkcjonować. No potrzebne są pieniądze od sponsorów, potrzebne są pieniądze od samorządów, dlatego też trasy są układane tak, jak są układane dlatego też premie górskie na dużych podjazdach na przykład nie są układane, choć zawodnicy przejeżdżają na przykład przez krowiarki, jeden z najdłuższych, może nie najtrudniejszych, ale jeden z najdłuższych podjazdów w Polsce, który, na którym jednak nie było premii górskiej. To wszystko, co pokazuje jak trudna tak naprawdę jest sytuacja Tour de Pologne. Zobaczymy jaka będzie przyszłość tego wyścigu. No fajnie by było, gdyby był organizowany, natomiast no patrząc tutaj też między innymi na, na to w jakich wyścigach dobrze się i dobrze sobie radzi Diego Ulissi, m.in. Tour of Austria, wyścig do Kla Czech. No to Tur de Pol poziomem sportowym realnie no odbiega. Odbiega od innych wyścigów kulturowych. No, i to jest troszkę przykra, taka rozczarowująca informacja. Mieliśmy trochę w top telewizji z tym brakiem paliwa w samolocie, też też helikopterze, który miał nadawać, przekazywać sygnał na etapie do pródnika. W związku z tym, w fajnej sprinterskiej końcówki na etapie do pródnika, obejrzeliśmy ostatnich 750 metrów skaner stacjonarnych, bo zawodnicy jechali wolniej i jakby. Samolot transmisyjny musiał odlecieć, bo kończyło mu się paliwo. To było przykre. Z drugiej strony, naprawdę ładnie Polska wygląda i tutaj mówię to tu bez żadnej ironii, bez, 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 bez cynizmu i tak dalej. Pięknie, tak pięknie, pięknie wygląda, mamy ładne drogi, mamy ładne krajobrazy, mamy piękne zabytki, to wszystko wygląda bardzo ładnie, podobno Tour de Pologne od przyszłego roku wraca do Eurosportu, yy, więc może, może dzięki temu zainteresowanie tym wyścigiem na świecie będzie trochę większe, trzymam za to kciuki. Yy, w zasadzie, no to cóż jeszcze można dodać? Mam nadzieję, że wygranie klasyfikacji górskiej przez yy, klasyfikacji górskiej przez Michała Palutę na yy, mu jakiś w bóstwie jego karierze zdarzało się tak, że zawodnicy, którzy wygrywali pomniejsze kategorie na Tour de Pologne, ee, Potem, potem jakby podpisywali trochę lepsze kontrakty. Michał Paluta wrócił na szosę po kilku sezonach w JBG2, gdzie się ścigał gdzie się ścigał w kolarstwie górskim. Teraz reprezentuje barwy grupy Santik Vibatech kontynentalnej, więc może może po tej aktywnej jeździe na Tour de jakoś sobie, jakoś sobie lepiej będzie radził. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki również za wszystkich Polaków, którzy tutaj pokazywali się całkiem nieźle z reprezentacji Polski którzy walczyli w czasówce, którzy walczyli na etapach, którzy zbierali, zabierali się do ucieczek, którzy rywalizowali na premiach lotnych, to wszystko fajnie, ale mało tak naprawdę, no nie było tutaj polskich akcentów na tym wyścigu, Jakichś takich bardziej wyraźnych, to ci, którzy pamiętają jeszcze komentarz z Eurosportu, pary Wyrzykowski, Jaroński pamiętają Bonmot o dzielnych Francuzach, był taki czas, kiedy Francuzi wszystko co mogli zrobić na Tour de France, to zabierać się w ucieczki, no i Polacy byli takimi dzielnymi Francuzami na Tour de Pologne w tym roku, więc jest to, jest to taki kolejny kamyczek, który powoduje, że ten wyścig też w Polsce myślę nie cieszył się jakimś super zainteresowaniem, tym bardziej, że mieliśmy Katarzynę, wiadomo, walczącą o zwycięstwo w kobiecym Tour de France. No i co jeszcze? No i tak naprawdę tyle. Tak naprawdę tyle miałem, sporo entuzjazmu przed tym wyścigiem. Ten entuzjazm gdzieś zgasł. To nie był fantastyczny wyścig, to nie było fantastyczne święto sportowe, to był jeden z wielu wyścigów w tym sezonie. No i do tego nie najciekawszy. Szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Natomiast i to jest największy problem. Nie bardzo wiem, co mogłoby się wydarzyć, aby było lepiej. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.